A co wy robicie? To może na boisko idźcie, tam są bramki. Dokładnie. Woda jest naprawdę chłodna. Podkręcić trzeba tak. O, no, dobra. Pozycja jest taka. Ja z Oliwierem w drużynie i wy dwaj. Mateusz będzie stał na bramce, a ty będziesz atakował? Nie, ja, Szymon będzie w mojej drużynie. Tak, raz, dwa, trzy. Już naprawiliśmy boisko. Dobra, to co, ty bronisz, a ja atakuję? Nie, ja atakuję. Aha, ja bronię, no dobra. Drugi Lewandowski, no. A, kopnęłem się w nogę. Sam siebie? No nie, tak. Dlaczego jesteś zmęczony? Po prostu przegrałem. Ale wygraliście chyba, tak? Myślę, że skłony głowy możesz zrobić spokojnie bez tego urządzenia. Brzuszki, no. I to by było na tyle. Dziękuję. Subskrybujcie to na dole kanału, taki czerwony guziczek. Jeżeli jest czerwony, to sprawdźcie, żeby był szary. Bardzo czerwony. Nie, bardzo szary. Czyli musicie nacisnąć. To jest taka słoneczna dziewczyna. Montujemy tarczę, więc powolutku szykujemy się do treningu. Mamy tutaj tarcze odpowiednio zmniejszone. Karabin praworęczny, suchy trening. No, strzelowanie po prawej, strzał po lewej. Dobrze, bardzo ładny strzał. Osiem, czerwone poszło do góry. To czerwone poszłeś? Czerwone to jest po strzale. 54. Czysto. Ale... Tak się strzela, tak powinno się strzelać na zawodach. Ale tak już strzelaj, kochanie. Co? Możesz też za mnie strzelić. 13 razy. 13 razy, tak proszę. Co sądzisz o naszym wyjeździe? Pada. Co sądzisz o Włochach? Podróże kształcą, ale tylko wykształconych ludzi. Sklep zła. Masz jeszcze moc? Badaj, Robert. Cześć. Cześć. Co jest, Oli? Teraz zobaczymy, gdzie ty tego ptaszka widzisz? Gołąbek? Taki mały? On chce tą pizzę. Dobra, Mateusz, co wybrałeś? Lasagne. Lasagne. Zdrowe, dietetyczne makarony. Mm-hmm.
obejrzałem swoje ostatnie nagrania. Postanowiłem, że się poprawię co do nagrywania. Będę nagrywał trochę wolniej. Ty jesteś Oliwierek. Co? Siema, Oli. Co porabiasz? Siema, ty, siema, upi. Siema, Mati. To jest nasza mamusia kochana. Co porabiasz? Butów szukałam. Dworzec, nie? No. Do atrakcji idę w Wideo, to jest 2 km. Czy dojdziemy na radę dojść? 2 km to nie jest problemu, tylko... Dobra. A to szkoda, że do centrum nie pojechaliśmy, byłoby bliżej. Niektórzy koła pogubili. Zobacz. Pokradli, bro. To poczekała koła, no. Jesteśmy w Weronie. Piękne miasto miało być. Doświadczenie już nas nauczyło, że pomarańczowe światło trwa dłużej niż zielone. O, zobaczcie. Wiesz co, kochanie, zmieńmy plan wycieczki. W tym kraju to jest legalne? No widocznie tak. Jesteśmy w mieście Roma i Julii. O coś protestują, ale nie wiadomo o co. Bardzo mi się podoba, że tutaj nie szczędzą na sprzęcie policyjnym. Naprawdę ciężko zrozumieć, dlaczego blokada wjazdu do Starego Miasta jest organizowana nie przez policję, tylko przez wojsko. To jest chyba coś fajnego, to wszyscy tam fajnie. Dokładnie. Tam kabarty grają wszystkie, jak przyjeżdżają. Jeszcze wczoraj liczyliśmy na to, że będzie coraz cieplej, a dzisiaj liczymy na to, że znajdziemy jakiś cień. Wiesz o tym, to naszą też taka jak Mateusz, ty zresztą? Okej. Co to, taka mini pizza? 4 euro, to już razem kosztowało. A razem, po 2 euro? No to cena taka przyzwoita. Po deszczu musi być tutaj naprawdę bardzo ślisko. Jesteśmy w takim razie pod domem Juliet. O, jest i Julia. Nie, bo to trochę się skończyli, to lepiej nie. Ludzie wierzą, że zrobienie tutaj tego napisu oznacza faktycznie szczęśliwą miłość. Proszę. Ale zobacz, to jest betonowa bariera. Prawdopodobnie, żeby nikt tutaj nie wjechał. Ale ile tych frytek jest za panem? Zobaczcie, więcej niż w McDonaldzie. Ciekawe, co pan myśli, że z nich to dostaniecie? Nie, mam nadzieję, że dostaniecie połowę tego. Proszę. To jest naprawdę dobre. Thank you. Starczy wam na obiad? Będziecie najedzeni? Po pół kilo frytek na każdego? Questo significa che...